i taką pozycję tylko dowiózł. A teraz wyścig, który będzie potwierdzeniem tylko tezy, jak bardzo atrakcyjna dla obcokrajowców jest polska liga żużlowa, a mianowicie we wyścigu trzecim będziemy mieli samych zawodników, którzy ścigają się w Polsce, a nie mają naszego obywatelstwa. Tailgate. No i między innymi rozbrykany Aleksander Oktajew, który tutaj zamienił kozackiego wierzchowca na motocykl żużlowy. Dokładnie. Jego ojczyzna to Ukraina. Właściwie on jest takim Tatarem z pochodzenia, ale Roman Tailgate w kasku czerwonym, Renat Gafurow w kasku żółtym, Aleksander Loktajew w kasku niebieskim i Anders Thomsen w kasku koloru białego. No tutaj z uwagą śledzić będziemy Renata Gafurowa, doświadczony zawodnik, może w tym meczu okazać się najlepiej punktującym zawodnikiem zagranicznym w historii gdańskiego wybrzeża. Tailgate, Gafurow, Loktajew i Thomsen. Aż znowu taśma i chyba Tailgate. No, wygląda to na olka Loktajewa, ale będziemy musieli poczekać na powtórkę. Tam wcześniej ruszył się Renat Gafurow. No i obserwujmy, a jednak Olek Łoktyś dylematy na torze, tak jak właśnie tutaj dotknie taśmy, zjeżdża do parkingu, to w tym momencie zawodnik młodzieżowy natychmiast musi się zbierać, musi mieć te motocykle zawsze w gotowości, przygotowane, rozgrzane, przeczyszczone, gotowe gogle, odpowiedni kolor kasku. Nie może o tym wszystkim zapomnieć. Tutaj też dużą rolę spełniają jego mentorzy, którzy pilnują, żeby z tym zawodnikiem zawsze wyjechać na tor tak jak należy, żeby nie mieć żadnych niedociągnięć takich organizacyjnych, technicznych, bo jak wiemy, za powiedzmy zły kolor kasku i tak dalej można zostać wykluczonym. Trafić z powrotem do parku maszyn. Tailgate w kasku czerwonym, Gafurow w kasku żółtym, Wiosicki w kasku niebieskim i Thomsen w kasku białym. No i jedyny Polak młodzieżowiec pomiędzy armią zaciężną obydwu zespołów. Tutaj w tej chwili któryś z zawodników poprosił o pokazanie zielonego światła. To jest naprawdę bardzo istotne. Żaden z nich nie chce sytuacji, aby patrzeć na inną lampę, ponieważ oprócz tej lampy zielonej są takie lampy sygnalizacyjne, które przerywają bieg. Jeżeli zawodnicy pomylą tą lampę, patrzą na inną niż zieloną, która jest zapalona przed zielonym światłem, po prostu zostają na tym starcie. Ta szyba idzie w górę, zawodnik stoi, nie wie co się dzieje i dopiero później spostrzega, gdzie to zielone światło jest. Ale najczęściej tym znakiem faktycznie jest zamek. I teraz Państwo zobaczą, jak spojrzą się właśnie w kierunku zamku. Zawodnicy, ta jest ten moment. Taśma w górze. Dość równo, ale nie wiem, czy nie Piosicki będzie. Ach, wyniosło go szerzej i zapłacił za tę akcję. Spadł na czwarte miejsce, a na czele stawki Gafurow i Thomsen. Wydawało się, że bardzo ładną akcją popisze się Thomsen, ale niestety nie dał sobie rady z Gafurowem. To dobrze dla widowiska. Defekt motocykla juniora Orła Łódź. I tym samym mamy trzech zawodników na torze. Na prowadzeniu Gafurow, Thomsen i Tailgate jedzie po jeden punkt dla łódzkiego Orła. Ciężko teraz będzie walczyć o punkty w tym wyścigu. Stawka się bardzo rozciągnęła. Za moment rozpocznie się ostatnie okrążenie, a cały czas na prowadzeniu 36-latek. Ale tutaj akurat charakter toru sprzyja takiemu rozciąganiu się sytuacji pomiędzy zawodnikami, dlatego że jest właśnie długi, wąski i ktoś, kto wyjedzie na prowadzenie, to nie ma większych problemów, żeby utrzymać i powiększać dystans nad swoimi przeciwnikami. Szanowni Państwo, mamy taką sytuację. Oto Renat Gafurow przywozi 3 punkty i tym samym Wybrzeże zmniejsza dystans punktowy do łódzkiego Orła. 10 do 8 po tym wyścigu, którego wyniki Państwo widzą na swoich monitorach. A jak wyliczyli eksperci Gazety Gdańskiej, Renat Gafurow ma do tej pory uzbieranych 868 punktów w historii swoich startów w drużynie z Gdańska.